zadać kilka pytań. Chciałam się spytać, czy wiecie, że karą za jeden grzech jest śmierć? Czy wiecie, że każdy człowiek kiedyś umrze? Czy wiecie, że możecie wybrać dzisiaj piekło albo niebo? Czy wiecie, że nasz duch jest nieśmiertelny? Czy zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę może spowodować, że będziecie mieszkać w Królestwie Niebieskim po śmierci? Bo przecież nie uczynki, przecież nie jakieś puste słowa, nie oddawanie czci w kościele, nie modlitwa za zmarłych. Co może spowodować, że pójdziesz dzisiaj do nieba? Czy znasz odpowiedź na to pytanie? Jeśli nie, to ci dzisiaj powiem. Jezus Chrystus umarł za ciebie i za mnie 2000 lat temu na krzyżu. Przelał swoją krew, sam stał się grzechem, żebyś ty dzisiaj mógł żyć. Ty dzisiaj możesz się z Nim wymienić. Ta wymiana polega na uwierzeniu w Jego śmierć i zmartwychwstanie. Jeżeli dzisiaj zrozumiesz, że Jezus Chrystus jest twoim Panem i Zbawicielem, jeżeli zawołasz, uwierzysz w to i zawołasz swoimi ustami: Boże, jeżeli naprawdę istniejesz, przyjdź i mnie zbaw. Boże, pokaż, objaw mi siebie. Boże, chcę ciebie dzisiaj poznać. Własnymi słowami zawołaj do Jezusa, a On będzie chciał mieć dzisiaj z tobą relację. I jeszcze dzisiaj będziesz z Nim świętować w Królestwie Niebieskim. Zbawienie jest pewnością. Jeżeli uwierzysz w Jezusa Chrystusa, będziesz mieć pewność zbawienia. Będziesz mieć pewność, że dojdziesz do nieba po śmierci. Ja kiedyś wierzyłam, że Bóg jest, że istnieje, ale że jest daleko. I to było kłamstwo. Tak samo kłamstwem jest to, że po śmierci ktoś się będzie o ciebie modlić i pójdziesz do nieba. Nie ma czyśćca. Okłamali cię. Jezus Chrystus jest jedynym Bogiem. Jest jedyną drogą. Jezus Chrystus zmartwychwstał po to, żeby dzisiaj zamieszkać w tobie. Ty jesteś naczyniem glinianym, w którym może zamieszkać Duch Święty. On może ciebie dzisiaj wypełnić. Widziałeś kiedyś dzbanek z wodą? Na razie jesteś pustym dzbankiem, bez zawartości. Ale jeżeli uwierzysz w Jezusa Chrystusa dzisiaj, zostanie on napełniony po brzegi i woda będzie się przelewać. Tak działa Duch Święty. On zaopatruje. On chce dzisiaj wypełnić ciebie. On chce dzisiaj mieć z tobą relację. Duch Święty chce być obecny dzisiaj do twojego życia. Jeżeli szukasz odpowiedzi na trudne pytania, znajdziesz Chrystusa, znajdziesz odpowiedź. Jeżeli szukasz odpowiedzi na to, co dzieje się z tobą, znajdziesz Jezusa, to znajdziesz odpowiedź. Jeżeli potrzebujesz dzisiaj uzdrowienia, znajdź Jezusa, a znajdziesz na to odpowiedź. Zostaniesz dzisiaj uzdrowiony. Niech się wydarzy dzisiaj to według twojej wiary. Według twojej wiary dzisiaj możesz zostać uzdrowiony, uwolniony. I według twojej wiary dzisiaj możesz zostać przeniesiony z królestwa ciemności do królestwa światłości. I to od ciebie zależy. Relacje z Jezusem możesz mieć każdego dnia. Ale to jest twój wybór. To jest twój wybór, czy chcesz śmierć, czy chcesz życie.
Jezus Chrystus oddał za ciebie życie, żebyś ty dzisiaj mógł wybrać to. Żebyś nie wybierał śmierci. Każdy człowiek kiedyś umrze. W dobie dzisiejszych wydarzeń widzisz śmierć dookoła. Zastanów się, czy chcesz iść do piekła? A może chcesz wybrać niebo? A może chcesz zmienić swój los? A może chcesz zadecydować, gdzie spędzisz wieczność? Wszystko dokonało się na krzyżu. To jest dostępne dla ciebie. Zbawienie jest dzisiaj dostępne teraz. Teraz dla ciebie i dla mnie. Ja uwierzyłam 7 lat temu. Zawołałam: Boże, jeżeli naprawdę istniejesz, przyjdź i zmień moje życie. I tak się stało. Jezus Chrystus jest obecny w moim życiu. Dlatego dzisiaj mogę się o ciebie pomodlić. Możesz zostać uzdrowiony, uwolniony. Możesz dzisiaj poznać Zbawiciela i cieszyć się radością zmartwychwstania. Cieszyć się z pewności mieszkania w niebie. To dzisiaj jest dla ciebie dostępne. Amen.